No i z tych koni po 11 latach zrezygnowałam, jednak postanowiłam się sprawdzić, a raczej wrzucić na głęboką wodę, ponieważ pierwsze zawody, które pojechałam, to były Mistrzostwa Polski szosowe. Bo prawdę mówiąc, ja po prostu lubiłam się dzielić swoim życiem. Takiego spotkania w strefie rowerowej jeszcze nie było. Zobaczymy, czy podczas najbliższej godziny moją rozmówczynię uda mi się dogonić. Po pierwsze, jeździ bardzo szybko na rowerze, a po drugie jest 15 lat młodsza ode mnie. Mogę się po prostu okazać boomerem. Poznajcie Wiktorię. Wiktoria Klawiter. Cześć Wiktoria. Cześć, cześć wszystkim. Jak się masz? Bardzo dobrze. Świeżo po urlopie, bo tak jak śledzę twoje social media, przed chwilą jeszcze na nartach, teraz już zdążyłaś wrócić do domu i przyjechać do nas do Bydgoszczy, żeby tak, nagrać program. Tak, dopiero co wróciliśmy z nart. Urlop bardzo udany, bardzo sobie wypoczęłam. A teraz już powrót do szarej rzeczywistości. A podczas jazdy na nartach tęskniłaś za dwoma kółkami, tęskniłaś za rowerem? Czy to był dobry czas na to, żeby odpoczęła głowa? Zdecydowanie było mi to potrzebne, ponieważ już zdążyłam wejść w ten cykl treningowy i tego roweru było naprawdę dużo. Także fajna odskocznia. Super. Patrząc na twoje social media, bo tym będziemy się dzisiaj mocno posiłkować, tam jest mnóstwo followersów, ponad 9 tysięcy obserwujących na Instagramie, to już jest naprawdę coś imponującego, między innymi też dającego możliwość pozyskania sponsorów. O tym wszystkim dzisiaj będziemy sobie rozmawiać, ale zanim przejdziemy głębiej, chciałbym, abyś przybliżyła swoją sylwetkę naszym widzom. Pamiętaj, że będą to widzowie, którzy będą oglądali nas na YouTube, a także słuchacze, którzy włączą sobie podcast na Spotify, więc poproszę ciebie o takie zobrazowanie siebie. Może nie w ten sposób, jak to wszystko się zaczęło, ale jak to wygląda w chwili obecnej. Jak już mnie Kuba przedstawił, nazywam się Wiktoria i głównie możecie mnie kojarzyć z mediów społecznościowych. Na co dzień także ścigam się na rowerze od zeszłego roku w Elicie Kobiet. Okej, okay, i teraz po kolei będziemy dochodzić do tych wszystkich elementów, które wymieniłaś, ale najpierw cofamy się. Nie mamy za wiele gdzie się cofać, bo masz dopiero 20 lat, ale jak do tego doszło, że spojrzałaś w ogóle na dwa kółka? Czy zawsze byłaś aktywną osobą? Nie powiedziałabym, że zawsze. Przede wszystkim kiedyś byłam bardzo związana z muzyką. Natomiast później zaczęłam jeździć konno. No i z tych koni po 11 latach zrezygnowałam. Właśnie na rzecz tego roweru, w który bardzo wkręcił mnie mój tata, który też jest triatlonistą, no teraz już bardziej kolarzem. Jednak to on zaszczepił we mnie tą pasję do dwóch kółek. A co się dzieje, że tak młoda osoba stwierdza, ok, cztery kopyta zamieniam na dwie opony i teraz będę jeździła na rowerze. Co się dzieje w twoim życiu takiego, nie wiem, przełomowego, spektakularnego, ten punkt kulminacyjny, który zwraca całą historię w kierunku karbonowej ramy, butów SPD i dobrych kół? Myślę, że na pewno wpłynęło na to już wypalenie. Mój koń też doznał kontuzji, ja nie mogłam znaleźć sobie nowego. I jakoś tak mnie to wymęczyło, więc postanowiłam zrobić sobie przerwę. A ta przerwa tak naprawdę już zakończyła moją karierę całą w jeździectwie. No i w zasadzie to był główny powód tego, dlaczego się przesiadłam na rower. Z początku nie robiłam nic pomiędzy tym, no a później, tak jak już powiedziałam, to już mój tata tutaj ma swoje zasługi. Czyli tata wykąpany w Red Bullu, dużo energii, sportowa dusza. Przed chwilą powiedziałaś, że kiedyś triatlonista, teraz bardziej kolarz. No dobrze, i teraz co? Mówi Wiktoria, umiesz jeździć na rowerze, to jest rower, zapraszam do lasu, czy jak to się zaczęło? Zacznijmy od tego, że ja bardzo nie lubiłam jeździć na rowerze na początku. To naprawdę, dobrze trafiłaś, strefa rowerowa. Tak, na początku naprawdę ciężko było mnie w ogóle wyciągnąć na ten rower. A jak już się tacie udało, to myślę, że szybko żałował, ponieważ byłam bardzo dużą marudą. Daleko jeszcze? Tak, pamiętam sytuację, kiedy pojechaliśmy na rower, gdzie tata obiecał mi McDonalda na koniec, a zapomniał portfela. I dla niego to był bardzo ciężki powrót do domu. A myślisz, że to było celowe, czy nie, faktycznie przypadek? Myślę, że przypadek. Okay. Myślę, że zdecydowanie nie zrobił sobie tego celowo. Natomiast
później już tak zaczęłam się coraz bardziej wdrażać. Tata był bardzo, bardzo cierpliwy wobec mnie. Natomiast każdy ma gdzieś granice swojej cierpliwości i już w pewnym momencie chyba miał dość, więc posłał mnie do trenera, trenerki. I w zasadzie tak to się zaczęło. Już ta miłość do roweru gdzieś tam zaczęła rozkwitać. Czyli co, jeżeli pierwszy rower, to był rower górski, rower tak. MTB, tak? Tak. I trenerka, te pierwsze treningi też, jeżeli chodzi o rowery górskie, czy tutaj bardziej szosa? Generalnie pierwsze treningi z trenerką miałam już na rowerze górskim, jednak małe sprostowanie szybciej miałam rower szosowy. No i na tym rowerze może maksymalnie dwa razy byłam gdzieś tam na takiej przejażdżce z tatą. Jak zaczyna się przygoda tak młodej osoby, bo co, wtedy masz 18, 17, 18 lat? Tak. I pierwsze treningi kolarskie, rowerowe, z osobą, która naprawdę zna się na rzeczy i wie, jak trenować. Jak to wygląda? Jak rozpoczyna się tego typu przygoda? Myślę, że w tym wieku już jest troszeczkę trudniej zacząć trenować, z tego względu, że dzieci nie mają takiego strachu. I gdzieś tam u mnie było dużo barier do pokonania. Natomiast w miarę wszystko to fajnie szło. Jeżeli chodzi o samo trenowanie, no to tak naprawdę głównie zabawa, jazda po lesie, nauka tej techniki, jak to w ogóle wszystko działa, wygląda, a mniej jakichś zadań, mniej pracy na jakichś watach, na jakimś tętnie, także głównie zabawa. Czyli dużo fanu, który potem ta technika przekłada się na wyniki. Dużo fanu i dużo upadków, co jest też nieodłączne. Okej, masz 20 lat. Ścigasz się, jeździsz na rowerze od mniej więcej 3-4 lat, tak? No i jak chwalisz się w swoim portfolio, jak widać też w twoich socialach, w tym wszystkim, co huczy o tobie w sieci, ten rok, sezon 2022 był przełomowy w twojej karierze, na początku twojej kariery, gdzie możesz zacząć się ścigać z najlepszymi i nawiązać walkę o te czołowe miejsca. Co ma na to wpływ? Czy doświadczenie, czy ilość treningu, czy twoje zaangażowanie? Jak to się dzieje, że faktycznie po tych 2-3 latach nagle jest boom i możesz przyspieszyć? Przede wszystkim zaczęłam nieco bardziej poważnie trenować, bardziej podchodzić już profesjonalnie do tych treningów. Co myślę, że miało największy wpływ. Mam też ogromne wsparcie od mojego trenera, który gdzieś tam odpowiednio mnie prowadzi i nakierowuje na to, co powinnam. Generalnie rok 2022 faktycznie był dla mnie przełomowy, ponieważ był to pierwszy rok, kiedy ja w ogóle zaczęłam wygrywać jakiekolwiek wyścigi swoje, czy to bardziej lokalnie, czy mniej lokalnie, po prostu wygrywać. Pamiętam, że bardzo wahałam się nad decyzją, czy ja chcę w ogóle iść w bardziej zawodowe kolarstwo, czy wyrabiać licencję elity kobiet. Jednak postanowiłam się sprawdzić, a raczej wrzucić na głęboką wodę, ponieważ pierwsze zawody, które pojechałam, to były Mistrzostwa Polski szosowe. I bardzo ku mojemu zdziwieniu w ogóle dałam radę, bo tempo było naprawdę zawrotne. Bardzo dużo dziewczyny atakowały, przyspieszały i przyznam się, że na 30 kilometrze miałam duży kryzys. Naprawdę już myślałam, że nie dojadę, ale pozbierałam się i się wszystko udało. I na pewno chcę kontynuować tą przygodę w elicie. Z tego względu, że oglądają lub słuchają nas osoby na różnym poziomie pod względem kolarstwa, wytłumaczmy, o co chodzi z licencją i elitą kobiet, jak to wszystko się wyrabia i co zmienia w klasyfikacji i postrzeganiu zawodnika, zawodniczki i czym jest zawrotne tempo, bo my sobie wychodzimy, jeździmy na rowerze, niektórzy 28, niektórzy 30, inni 37 na godzinę, no ale co to jest zawrotne tempo, jeżeli chodzi o ściganie się w peletonie elity kobiet. Te rzeczy chciałbym poprosić Ciebie, abyś wytłumaczyła naszym widzom i słuchaczom. Jeżeli chodzi o licencję elity kobiet, to jest to licencja, która upoważnia nas do startów już, że tak powiem, na wyższym poziomie, czyli między innymi właśnie w Mistrzostwach Polski, gdzie z licencją cyklosport albo bez licencji nie mamy takiej możliwości. Natomiast jeżeli chodzi o zawrotne tempo, to myślę, że jest to taka definicja, którą każdy rozumie nieco inaczej. Oczywiście.
Tylko jak to wyglądało w tym wyścigu? Jednak w tym wyścigu, nie chcę przekłamać, ale myślę, że tempo średnie było blisko 40 km na godzinę, gdzie dystans wyścigu wynosił około 120 km, więc no, na takim dystansie myślę, że takie tempo jest już całkiem przyzwoite. Niemniej jednak na pewno w zawodowym peletonie na świecie to jest raczej normalnie. No spokojnie, nie porównujmy się jeszcze z tymi największymi, na to masz jeszcze czas, ale oczywiście tego ci życzę. Powiedz mi proszę, bo już kilka razy podczas tych kilku minut, jak rozmawiamy, pojawiło się słowo trener. Jestem pod opieką trenera, trenuję z trenerem. Czy faktycznie to, że masz trenera, bardzo mocno zmienia twój poziom kolarstwa? Czy gdybyś jeździła sama, korzystała z różnych aplikacji, z rzeczy, które są dostępne w internecie, czy w czasopismach, czy chociażby na YouTubie, gdzie są informacje, filmy, nagrania, jak przygotować się do wyścigu na 100 km ze średnią taką i taką, do ultramaratonów. Czy faktycznie trenowanie pod okiem profesjonalisty na pewnym poziomie kariery, zaawansowania, to jest taki tak zwany must have? Czy must have? No, w moim przypadku myślę, że tak, ponieważ ja nie mam doświadczenia takiego, żeby trenować sama, ponieważ jeżdżę tak naprawdę stosunkowo krótko i prawdę mówiąc, no nie poradziłabym sobie bez tego trenera, chociażby z tego względu, że nie potrafię jeszcze do końca sama czytać tak ze swojego organizmu, jak potrafi to właśnie mój trener. Ponieważ on widzi po moim treningu, po moim wykresie tętna, po wykresie mocy, jak ja jechałam, gdzie byłam już bardziej zmęczona, gdzie byłam mniej. Sam to wszystko potrafi rozszyfrować. I tak naprawdę on dopasowuje te treningi, układa mi te poszczególne cegiełki tak, żebym była jak najlepsza i żeby wyciągnąć ze mnie maksimum moich możliwości. Jak na swój wiek, a jesteś osobą bardzo młodą, jesteś niezwykle opanowana, niezwykle spokojna. Jestem pod wielkim wrażeniem, ja mam wrażenie, że to ja jestem bardziej chaotyczny niż ty. Powiedz mi, czy tak młodej osobie trudno zrezygnować z takich częstych przyjemności, które no, towarzyszą studentom, czyli no, większość pewnie osób, która nas ogląda, albo studiuje, albo jest już po studiach, więc wie, jak ten czas popołudniami wyglądał, szczególnie weekendami. Czy no, tak zaawansowane trenowanie, tak systematyczne trenowanie, myślę, że wymaga wielu, wielu wyrzeczeń. Jak to wygląda w twoim przypadku? No nie będę kłamać, że tak nie jest, bo to, co mówisz, jest prawdą. Generalnie musiałam ograniczyć swoje życie towarzyskie bardzo mocno, co nie zmienia faktu, że jak idę na uczelnię i tak dalej, to nadal mam kontakt ze wszystkimi. Po prostu mniej wychodzę wieczorem i nie prowadzę już takiego trybu życia. Chyba, że wychodzisz na rower. Tak, nie, już nie mam takiego trybu życia, bo generalnie kiedyś, jak byłam w liceum i jeszcze nie trenowałam kolarstwa, to faktycznie moje życie wyglądało inaczej. Na pewno tego sportu nie było, były inne rzeczy, a teraz wszystko się pozmieniało, ale szczerze mówiąc nie brakuje mi też tego. Jednak ja zachowuję balans w życiu i wiem, że raz na jakiś czas mogę sobie po prostu pozwolić na jakieś przyjemności. No dobrze, to w takim razie mamy młodą osobę, która stawia bardzo mocno na sport, ma życie towarzyskie, przy okazji studiuje. W jaki sposób widzisz siebie za kilka lat? Do czego dążysz? Jakie stawiasz sobie cele? I czy ty stawiasz sobie cele, czy uzgadniasz się z trenerem? Generalnie, jeżeli chodzi o cele sportowe, no to ja jak sobie coś wymyślę, to konsultuję to z moim trenerem, czy to w ogóle ma sens. No a mój trener bardzo we mnie wierzy, więc zazwyczaj po prostu próbujemy to zrealizować. Mhm. A nie mówi tak, Wiktoria, za 3 lata. To jest za dużo. Tutaj musisz poczekać. Potrafi tak powiedzieć. Jeżeli naprawdę uważa, że coś jest za szybko, to potrafi mnie przystopować w odpowiedniej chwili. Bardzo go sobie cenię w zasadzie przez to właśnie, że jest taki szczery wobec mnie, że jeżeli coś jest złym pomysłem, to mi to po prostu powie, to mi nie pozwoli. Tak samo było, jak wyjeżdżaliśmy na urlop do Livigno, do Włoch.
że ja bardzo chciałam tam dużo jeździć, naprawdę mocno trenować, chciałam wrócić z super formą, a mój trener bardzo mnie przystopował, powiedział, że mi nie wolno tam mocno trenować, z tego względu, że tam są już zupełnie inne wysokości i mogłabym bardzo szybko tak naprawdę zniszczyć całą pracę, którą już włożyliśmy. Ja myślę, że bo ciągle mówimy trener, 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 a słuchacze będą ciekawi. Przedstawmy sylwetkę osoby, która jest odpowiedzialna za twoje sukcesy. Albo współodpowiedzialna, bo przecież jeszcze tak, jesteś... Tak, trenuje mnie Bartosz Banach. Do Bartka trafiłam, myślę, niespełna 2 lata temu, 1,5 roku temu. I na początku miałam małe wątpliwości, bo Bartek głównie jest triatlonistą. Natomiast naprawdę świetnie prowadzi mnie kolarsko. Jakie sukcesy razem osiągnęliście? Co już macie razem na koncie? Jeżeli chodzi o sukcesy, to myślę, że na takie większe przyjdzie dopiero czas, bo dopiero... Ale to, co tobie sprawia frajdę tutaj? To, co mi sprawiło największą, myślę, przyjemność, to zdobycie 1. miejsca w klasyfikacji generalnej w całym cyklu maratonów MTB. Drugie miejsce w Pucharze Polski w Warszawie. I z takich większych, to myślę, że tyle. Mogłabym jeszcze dodać Akademickie Mistrzostwo Polski drużynowe. Oraz 2. miejsce w Akademickim Pucharze Polski. A jakie cele na kolejny sezon, na sezon 2023, który tak naprawdę już za chwilę się zaczyna pod względem MTB? Cele oczywiście jak największe, mierzę jak najdalej, natomiast tak realnie to musiałam wybrać między szosą i MTB. W tym sezonie zdecydowanie postawiłam sobie cele szosowe, czyli jeździć te puchary czyli polskie. Czyli trochę inne niż w zeszłym sezonie? Tak. Postawiłam sobie Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Szosowo-Górskie, różne jakieś puchary Polski, zdobywanie przede wszystkim tego doświadczenia, którego mi bardzo brakuje na tle dziewczyn. Jeżeli chodzi o MTB, to tak naprawdę wyjdzie w praniu. Na tą chwilę wydaje mi się, że głównie będę się bawić po prostu lokalnie na maratonach. A ile jest mniej więcej osób w twoim wieku, twoich rówieśniczek, które startują na tych samych zawodach i na tym samym poziomie co ty? Ojejku, jeżeli chodzi o elitę, no to potrafi nas być dość dużo. Czasami jest nas po 40-60 kobiet. Czy jest z kim rywalizować? Jest, zdecydowanie tak. I jak to wygląda? Na to, że jest rywalizacja po zawodach lub przed koleżeństwo? Jest współpraca? Zazwyczaj koleżeństwo, natomiast wiadomo, na wyścigu każdy jedzie pod siebie, ale spotykam się z bardzo miłymi dziewczynami także w trakcie wyścigu. Tutaj na chwilę chciałbym postawić kropkę, jeżeli chodzi o twoje trenowanie i twoje przygotowywanie do sezonu 2023. Zaraz będziemy to wszystko zamykali klamrą, ale przejść do drugiej części naszej rozmowy, czyli social media, w tym, w czym ty również jesteś bardzo dobra, bo przejrzałem sobie całość, między innymi też przygotowując się do rozmowy. Też poznałem informacje, które nam przysłałaś przed spotkaniem, gdzie mówiłaś o szczerości, gdzie mówiłaś o tym, że chcesz, żeby to wszystko, co pokazujesz w sieci, było naturalne i zgodne z tobą. I ja mam takie wrażenie. Faktycznie dołączyłem z wielką chęcią do tej ponad 9-tysięcznej gromady ludzi, która tobie kibicuje, lajkuje i bardzo żywo komentuje wszystkie wpisy chociażby na Instagramie. I ja się podpisuję pod tym wszystkim, co ty robisz. Powiedz mi, czy social media w dzisiejszych czasach, jeżeli chcemy być rozpoznawalni, jeżeli chcemy osiągać nie tylko sukcesy na polu rywalizacji, klasyfikacji, toru itd., itd., tylko chociażby nawiązywać współpracę z partnerami, mieć jakąś rozpoznawalność wśród publiczności, czy to jest, ponownie użyję tego sformułowania, czy w tym wypadku to jest must have? Myślę, że nie. W ogóle ja zaczynając... To mnie bardzo zdziwiłaś. To teraz muszę się skupić. Ja zaczynając w ogóle być w ogóle na Instagramie, nie planowałam w ogóle czegoś takiego, żeby zdobyć taką ilość tych obserwujących. Bo prawdę mówiąc, ja po prostu lubiłam się dzielić swoim życiem i tak naturalnie to wszystko wychodziło, aż w pewnym momencie nagle się obudziłam i mówię, kurczę, co jest? Czemu tutaj jest tak dużo osób? Ale dobrze, to teraz jeszcze jedno pytanie, bo faktycznie z twojego
Instagrama, przynajmniej obecnego, nie wynika, kiedy ty go zakładasz. Czy ty jeszcze jeździsz na koniach i jesteś po prostu fajną dziewczyną, która ma swoje życie towarzyskie i tak dalej, i tak dalej? Czy dopiero w momencie, kiedy zaczynasz bardziej trenować, to wtedy powstaje profil? W momencie, kiedy ja w ogóle zrezygnowałam z jeździectwa, to ten profil powstał. Bo generalnie jak jeździłam konno, to miałam zupełnie wyodrębnione inne konto. Także to są dwa różne konta. Dobrze, czyli co? Nowa pasja, nowy rok, nowe postanowienia, nowa szalona ja tak. I jesteśmy na Instagramie. Kiedy zaczynasz zauważać, że przybywa followersów, czyli obserwujących? Troszeczkę ponad rok temu. Ponad rok temu. Czyli dwa lata ciężkiej, systematycznej pracy nad kontem? Nie. Właśnie nie, bo naprawdę u mnie wszystko wychodziło bardzo naturalnie. Ja w ogóle nie byłam systematyczna. Ja wrzucałam coś, kiedy miałam, kiedy mi się chciało, tak raz na tydzień, raz na miesiąc, czasami codziennie, także tej systematyczności naprawdę nie było żadnej. A ludzi gdzieś tam przybywało i zaczęłam zauważać, że kurczę, może ludzie lubią patrzeć na to, co ja faktycznie publikuję, co ja robię. A może po prostu ciebie? A może po prostu mnie, może nowa twarz w kolarstwie, może dlatego. Doszukiwałam się różnych powodów i po prostu zaczęłam to robić, bo zaczęłam to lubić. To podsumowując, jaka jest instrukcja, dobry przepis na dobry wpis? Będzie prawdopodobnie dobre zdjęcie, będzie content, ale jaki, to zaraz odpowiesz. Czy musimy używać tagów, a jeżeli tak, to jakich? I jeżeli oznaczamy osoby, czy one muszą w jakiś sposób wejść w relację z naszym postem? Zacznijmy od zdjęcia. No, zdjęcie wiadomo, musi być dobre jakościowo, jeżeli już chcemy je przekazać szerszej grupie odbiorców. Znaczy musi, nie musi, bo w zasadzie ja czasami też wstawiam jakieś zwykłe zdjęcie z roweru. Niemniej jednak nie ukrywajmy, że telefony w tych czasach mają na tyle dobre aparaty, że możemy zrobić zdjęcie naprawdę świetne jakościowo. Także myślę, że tak, jakość tego kontentu ma znaczenie, no bo wiadomo, że w pierwszej kolejności spojrzymy na to, które gdzieś tam ma fajną jakość i ma jakiś fajny przekaz. Sam wpis. Jeżeli chodzi o wpisy, ja preferuję te krótsze i treściwe, ponieważ z reguły nie lubię, nie chce mi się czytać takich długich rozprawek, no ale wiadomo, jak kto woli. Niemniej jednak, no ja po prostu zazwyczaj pomijam takie posty. Jeżeli chodzi o tagowanie, bo ono też widzimy szczególnie tych osób, które mają mocne zasięgi, że występuje i to zawsze. Ja generalnie oznaczam ludzi, jeżeli po prostu jest taka potrzeba, że tak powiem, czy jakieś firmy, współpracę. Na zdjęciach na przykład właśnie reklamowych albo gdzieś, gdzie widnieje jakieś logo, z którym na przykład z tą firmą współpracuję. Czyli generalnie osoby albo które wykonały zdjęcie, albo firmy, z którymi współpracuję, albo osoby, które są na zdjęciu, tak po prostu... A hasztagi? Rower szosowy, dziewczyna na rowerze i tak dalej? Tak, hasztagi myślę, że też są ważne. Myślę, że są jedną z kluczowych rzeczy, jeżeli chcemy mieć jakiś zasięg, ponieważ dzięki tym hasztagom trafiamy w grupy odbiorców. Ważne też jest, jak używamy tych hasztagów, ponieważ w teorii zaleca się, żeby używać hasztagów od najmniejszych, czyli tam, gdzie jest najmniej zdjęć i najmniejszy niby zasięg, do tych największych. Okej. Okay. Tego nie wiedziałem, ale mam nadzieję, że też, że to w jakiś sposób była informacja dla Was, drodzy widzowie i słuchacze. 5 najbliższych lat spędzisz, myślisz, na rowerze? Mam taką nadzieję. Masz taką nadzieję. Za te 5 lat, gdzie widzisz siebie, jeżeli chodzi o osobę związaną ze sportem? No mam nadzieję, że na rowerze, ale gdzie, to szczerze mówiąc nie wiem. Ale chciałabyś dołączyć na przykład do jakiegoś dużego teamu i startować w dużych turach, czy... Tak, na pewno chciałabym się sprawdzić w taki sposób. Nie ukrywam, że jest to moje marzenie małe. Przynajmniej, żeby zobaczyć, jak to jest, bo prawda jest taka, że nawet jeżeli mi się to finalnie nie spodoba, to nic mnie tam nie trzyma i zawsze mogę się zawrócić, prawda? A przynajmniej będę miała jakieś fajne doświadczenia. Może to wydaje się bardzo banalnym pytaniem, ale w jaki sposób dołącza się do takiej drużyny, do takiego teamu, który startuje no, w turach, o których
już wszyscy słyszymy i oglądamy je, podziwiamy chociażby na Eurosporcie. Nie chcę tutaj też skłamać, bo nigdy nie rekrutowałam do żadnego takiego większego teamu, więc nie mogę się w 100% poprawnie wypowiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że to jest po prostu tak, że albo oni cię zauważą i złożą fajną ofertę, albo ty możesz rekrutować do nich. A na chwilę obecną z takich dużych teamów, który byłby tym, który najbardziej pogirałby twoje ego i wywołał uśmiech od jednego do drugiego ucha? Szczerze mówiąc, chyba nie mam na tą chwilę żadnego takiego swojego wymarzonego teamu. Wiadomo, jaka marka roweru musi być. Wiadomo, jaka marka, tak. Natomiast chyba nie mam w tej chwili wymarzonego teamu. Myślę, że każdy już na takim większym, wyższym poziomie by mnie zadowolił teraz. Jest taki mały trend, jest taka możliwość, że wszyscy goście, którzy są do nas zapraszani, mogą podarować nam jakiś prezent. I teraz pytanie, czy ty masz dzisiaj coś dla nas? Oczywiście, przygotowałam się. To ja jestem też przygotowany, jeżeli chodzi o moje dłonie i ramiona. I co do nas tym razem przywędrowało? Jest to dla mnie dość wyjątkowe zdjęcie. Jest to zdjęcie, od którego taka kariera, powiedzmy, bardziej się zaczęła, ta popularność na Instagramie. Jest to zdjęcie wykonane przez Szymona Gruchalskiego, jednego z naprawdę moich ulubionych fotografów. Top of the top. Tak, zdjęcie wykonane w Hiszpanii i był to czas, gdzie właśnie zaczynałam współpracę z tą moją wymarzoną marką, więc to jest naprawdę dla mnie sentymentalne zdjęcie. No, ci, którzy słuchają nas na Spotify, faktycznie będą musieli przejść na chwilę na YouTube albo na jakieś inne nasze kanały, żeby zobaczyć, jak wyjątkowe jest to zdjęcie. Tajemnicze, widać moc, widać te emocje, no i piękne przestrzenie. Co to jest, kalpa? Tak, i właśnie nie wygląda, prawda? Ponieważ no wygląda. Kalpę zazwyczaj piękne, słoneczne, a nam się trafiła akurat taka pogoda, co uważam, że czyni to zdjęcie jeszcze 100 razy bardziej wyjątkowym. Bardzo dziękujemy za tak piękny prezent. Od kolejnych odcinków, oprócz tego, że najpierw będziesz mogła wysłuchać siebie, to kolejne odcinki będą już z tobą w tle, więc będziesz mogła słuchać innych, a przy okazji cieszyć oko tak fajnym zdjęciem, które raz jeszcze pokażemy i przypominamy, że wykonał je pan Szymon, który przed chwilą był też wspomniany. Czego tobie życzyć na ten sezon? Myślę, że przede wszystkim zdrowia, ponieważ to zdrowie czasami u mnie szwankuje, mam jakieś różne głupie wypadki. No i myślę, że determinacji i siły w tym, co robię. Ja myślę, że siły i determinacji nie trzeba ci więcej życzyć, bo jedno, trenujesz na siłowni i ta łydka i ten bicek rośnie i jest siła, a dwa, ta determinacja i siła w twojej głowie jest niesamowita, szczególnie jeszcze jeżeli chodzi o twój młody wiek, więc no, to wróży naprawdę piękną kolarską karierę. Powiedz naszym widzom i słuchaczom, gdzie mogą cię znaleźć w sieci i gdzie mogą dać ci lajka. Przede wszystkim na Instagramie. Moja nazwa to Wiktoria Podłoga Klawitter. Głównie tam można mnie obserwować. Szanowni Państwo, ja po spotkaniu z Wiktorią jestem pod wielkim wrażeniem. 20 lat, potężne sukcesy i tak jak już przed chwilą powiedziałem, to opanowanie, świadomość z siebie i ogromna, ogromna determinacja. Jeżeli oglądacie nas teraz na YouTubie, a spodobała Wam się ta rozmowa, a przede wszystkim mój gość specjalny, odwiedźcie nasz kanał na Spotify, Centrum Rowerowe, Strefa Rowerowa i tam możecie obejrzeć, wysłuchać tak naprawdę całego odcinka. Raz jeszcze dziękuję, do usłyszenia.